Północy. Tym razem o sile 7,1 w skali Richtera. Do wstrząsów doszło na północnym wschodzie Japonii. Władze ostrzegają przed falami tsunami. Według sejsmologów jest to kolejny wstrząs wtórny po trzęsieniu ziemi sprzed miesiąca. Na razie nie ma informacji o rannych. Słuchacie newsów Radia SK. Dla nich zima trwała za długo. W Poznaniu oficjalnie zainaugurował sezon motorowy. Spotkało się tam ponad 2000 właścicieli dwóch kółek, nie tylko z Polski, ale też z Niemiec, Holandii, Danii, Francji oraz Węgier. Przejechali przez miasto w uroczystej paradzie. Zimą, jak jest bardzo zimno, to śpimy z motorami, żony na dworze. Powodem był brak zgody drogowców na przejazd jednej kolumny motocyklowej. Jednak na brak dozoru miłośnicy dwóch kółek nie mogli narzekać. Policjanci skontrolowali co piątego uczestnika parady. Złapano jednego nietrzeźwego kierowcę, zatrzymano 20 dowodów rejestracyjnych. 40 uczestników przejazdu dostało mandaty. Kto lepszy, książę Karol czy książę William? Wygrywa sen. 59% Brytyjczyków pytanych przez tygodnik Sunday Times wolałoby, by następcą Elżbiety II był jej wnuk. Na Williama stawiają szczególnie kobiety. Aż 41% ankietowanych chce, by William oddał pierwszeństwo ojcu i poczekał na swoją kolej. Na razie William idzie w ślady ojca i 29 kwietnia weźmie z wielką pompą ślub z Kate Middleton.
powiem wam. Ja. No i serio, tutaj był już tego lat.